Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj. Jeżeli uważasz, że fajnie tłumaczę, daj znak w komentarzu. A łapka w górę jest zawsze mile widziana. I pamiętajcie o fanpage'u. Witamy Was serdecznie. Chcieliśmy Wam zrobić pewną niespodziankę na 2000 subskrypcji. Postanowiliśmy kolejny raz nagrać konkurs Zagadki Matematyczne. Dokładnie, tak jak obiecaliśmy, na 500 subskrypcji były konkurs Zagadki Matematyczne i powiedzieliśmy, że jak będzie 2000 subskrypcji, a właśnie dzisiaj minęło, jest kolejny konkurs. Na czym on będzie polegał? Maciek Wam powie. Musicie po prostu odpowiedzieć na trzy zagadki, które Wam zadamy. Możecie odpowiedzieć na wszystkie, możecie odpowiedzieć na jedną. Później Wasze odpowiedzi będą sprawdzone przez nas. Musicie je wysłać na maila ze swoim imieniem, nazwiskiem, adresem, no i z poprawnymi odpowiedziami. Dokładnie. Oczywiście. Do wygrania są koszulki, takie właśnie tu widzicie z matematyki z pasją. No i chyba tyle, nie? To co, przechodzimy do zadań. Dokładnie. Zagadka numer 1. Oblicz, w jakiej odległości mieszkają od siebie Ania, Basia i Cezary, jeżeli wiemy, że jeżeli Ania pójdzie do Basi, a następnie do Cezarego, to przejdzie 10 km. Jeżeli Basia pójdzie do Cezarego, a następnie do Ani, to przejdzie 9 km. Natomiast jeżeli Cezary pójdzie do Ani, a następnie do Basi, to przejdzie 7 km. Zagadka numer 2. Policz wszystkie trójkąty i czworokąty na rysunku. Ostatnia już zagadka. Pewna babinka na targowisku sprzedawała jajka. Postanowiła ułożyć je w rzędzie po dwie sztuki. W takim ułożeniu zostało jej jedno jajko. Następnie postanowiła ułożyć jej po trzy sztuki, ale ciągle zostawało jedno jajko. Przy ułożeniu na cztery sztuki nadal zostawało jedno jajko. Tak samo przy ułożeniu na pięć i sześć. Dopiero gdy ułożyła w rzędzie po siedem jajek, rozłożyła wszystkie jajka, które miała. Ile jajek miała babinka na swoim targowisku?